Mamy do uproszczenia takie wyrażenie: 9p do potęgi 2 trzecie podzielone przez pierwiastek kwadratowy z 4p do potęgi trzeciej. Zróbmy to krok po kroku. Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to zamienić 9p do potęgi 2 trzecie na 9 do potęgi 2 trzecie razy p do potęgi 2 trzecie. W ten sposób można uprościć licznik wyrażenia. Mianownik Możemy przekształcić tak. Pierwiastek kwadratowy z 4p do trzeciej to to samo co 4p do trzeciej do potęgi 1 druga. I tak samo jak w liczniku możemy powiedzieć, że to jest 4 do potęgi 1 druga razy p do trzeciej do potęgi 1 druga. Zobaczmy, jak dalej można takie wyrażenie uprościć. Ile to jest 4 do potęgi 12? To pierwiastek kwadratowy z 4, czyli 2. Dodatni pierwiastek kwadratowy z 4 to 2. P do potęgi trzeciej i to do potęgi 1, 2 to to samo co P do potęgi 3 razy 1, 2. Czyli B do potęgi 3, 2. Teraz licznik. 9 do potęgi 2, 3. Pierwiastek sześcienny z 9 to nie jest liczba naturalna. Możemy to policzyć tak. Możemy odwrócić na chwilę proces upraszczania. Pomoże nam to w obliczeniach. 9 do potęgi 2 trzecie to 9 do kwadratu do potęgi 1 trzecia. Bo 2 razy 1 trzecia to się równa 2 trzecie. Razy p do potęgi 2 trzecie. 9 do kwadratu to 81 do potęgi 1 trzecia. Razy p do potęgi 2 trzecie. Teraz zamiast ponownie przepisywać mianownik, możemy potęgę z mianownika przepisać do licznika z ujemnym wykładnikiem. 2 w mianowniku to 1 2 a p do potęgi 3 drugie w mianowniku to to samo co p do potęgi minus 3 drugie w liczniku. No i nasze pierwotne wyrażenie uprościło nam się do czegoś takiego. Zobaczmy, co jeszcze da się z tym zrobić. 81 do potęgi 1 trzecia to pierwiastek sześcienny z 81. Spróbujmy to policzyć rozkładając 81 na czynniki pierwsze. Albo na czynniki, z których da się obliczyć pierwiastek trzeciego stopnia, i na takie, z których się nie da. 81 dzieli się bez reszty na 3. 81 równa się 3 razy 27. 27 to 3 razy 9. 9 to 3 razy 3, czyli 81 to 3 do potęgi czwartej, albo inaczej 3 pomnożone przez siebie trzykrotnie, czyli możemy przepisać to tak. 3 razy 3 razy 3 razy 3 do potęgi 1 trzeciej. Zobaczmy teraz, co możemy zrobić z potęgami P. Mamy P do potęgi 2 trzecie i P do potęgi minus 3 drugie. Czyli razy P do potęgi 2 trzecie minus 3 drugie. I zostaje nam 1 druga. Razy 1 druga. Z takim nawiasem wiemy, co zrobić. Robiliśmy to wiele razy. To się równa 3 razy 3 razy 3 do potęgi 1 trzecia, razy 3 do potęgi 1 trzecia. Razy p, ile to jest 2 trzecie odjąć 3 drugie? 3 drugie to większa liczba niż 2 trzecie, więc zapiszmy to tak: minus i w nawiasie 3 drugie odjąć 2 trzecie. Równa się minus, jeżeli za wspólny mianownik przyjmiemy 6, to będzie 9 szóstych odjąć 4 szóste. 9 odjąć 4 to 5, czyli minus 5 szóstych, czyli p to potęgi minus 5 szóstych i razy 1 druga. To wyrażenie to 3, bo pierwiastek sześcienny z 3 razy 3 razy 3, czyli z 27, to się równa 3. To jest pierwiastek sześcienny z 3 i tak go zostawimy, bo bardziej nie da się go już uprościć. Razy p do potęgi minus 5 szóstych i razy 1 druga. Możemy takie wyrażenie zapisać też w innej kolejności. Najpierw 3 razy 1 druga, czyli 3 drugie, potem p do potęgi minus 5 szóstych, a pierwiastek na końcu. Możemy też 3 drugie zapisać w postaci dziesiętnej, jako 1,5 razy p do potęgi minus 5 szóstych razy pierwiastek sześcienny z trzech. Albo nawet... Możemy policzyć pierwiastek sześcienny z trzech, czyli przekształcić go do postaci dziesiętnej i zaokrąglić do postaci skończonej i pomnożyć razy 1,5. Wtedy będziemy mieli liczbę w postaci dziesiętnej razy p do potęgi minus 5 szóstych. No i tyle. Bardziej się tego uprościć nie da, więc to jest nasza ostateczna postać tego wyrażenia.